tam. Strajk 1945. Gra, w której latamy samolotem. Wybieramy sobie single playera i czekamy dalej. No i cóż, mamy tutaj moc, jaką działa nasz samolot. Co tu więcej powiedzieć? Gramy. Easy Normal Pro. Mamy albo Easy, albo Normal. Weźmiemy 2 razy punktów więcej. Mission 1. Jest. Tutaj mamy dodatkowo takie. Jak wciskamy tą bombę, to od razu leci tyle samolotów na wprost. Tutaj musimy uważać, bo wszyscy do nas strzelają. Grafika taka trochę pikselowata, ale cóż no, przypomina nam piękne czasy wspaniałych automatów. Gdzie się wchodziło i grało za złotówkę. Spotkałem się z opiniami, że najlepsza gra w historii. Łatwo zginąć nie jest prosta. O, właśnie. Tak jak już mówiłem. Ale jednak gra faktycznie wciągająca. To. No, niestety znowu oberwałem. Tyk. Złapałem jakiegoś power upa. I nasuwamy następny power up. Jaki potężny sterowiec przed nami albo coś w tym rodzaju. I całego będziemy musieli pokonać. Dobra. To wysuwamy nasze samolociki przed siebie. I patrzymy, jak one ładnie rozwalają tego sterowca. A my tylko unikamy kul. I strzelamy do tego. Samolociki nam się skończyły. O, i od razu my dostaliśmy 9. Albo kontynuuję za 2000. Mamy 13 tysięcy monet. Albo gramy od początku. No cóż. Gramy od początku. Jeszcze mamy za mało. Okej. Jakaś reklama, gra Desparta, nie znam i nie zamierzam poznawać. Wczoraj na przykład jak grałem w tą grę, nie dało się tego. No oczywiście specjalna wyprzedaż, gra jest całkowicie bezpłatna, jakbym nie mógł o tym wspomnieć. Tylko, że można sobie oczywiście dokupić jakieś diamenciki, a za to odblokować. No proszę. A tu jest bardzo ciekawe. Wow, jak on jest gaz. Promocja 500+, 500+, 40% wyprzedaż, 11,795 groszy, zamienione na 70 zł, a tutaj 18,136, zamienione na 90 zł i to ma być wyprzedaż. Uuu, pyknęliśmy. Nie, kup za 70 zł coś. Nie, nie kupujemy. Klaus, kończymy tą piękną wyprzedaż. Czyli, że kupienie o wyprzedaż z 18 zł na 90. Spróbujmy i może porwaliśmy się z motyką na słońce i to nas załatwiło. Ta. Przypomnienie od razu. Jesteśmy w jakimś innym mieście. Znaczy jesteśmy nie w mieście, ale... Pawła połapiemy. A, fajna nawalanka w sumie. Dużo się dzieje, ekran jest taki bardzo, no. Ale ciekawe to jest, że widać wręcz fragmenty. Jestem ciekaw, czy to faktycznie tak schrzanili grafikę. Czy po prostu starali się ją zrobić taką prawdopodobną? Przypomnieć czasy starych automatów, bo mi to właśnie to przypomina. Młodzi gracze raczej tych automatów nie pamiętają. Pamiętają pewnie czasy PlayStation i to pewnie nie jedynki. A kiedyś się chodziło do jakiejś na przykład przyczepy, która stała prawie że w polu przy ulicy, a w niej były automaty i różne dziwne, świetne gry.
Ale wtedy w czasach tych nie było nawet jeszcze w Polsce Nintendo 8-bitowego. Łączy samolociki, trzeba je wykorzystać. To zobaczmy to, co tu daje. Dalej nie wiem co. O, jakaś eksplozja duża. Dobra, jeszcze raz samolociki. O, tutaj jakaś potęga taka się przed nami tworzy na jakieś... Znaczy, jeśli jakbym walczył trochę z Transformersami, to tak porządnie nasuwa. Ale za to ja jakiś stumień mam pocisków niezły. Jeszcze co chwilę jakieś rakietki ode mnie wylatują i trafiają w coś. No i głównym na czym polega taka gra bardzo często, jest po prostu na unikanie pocisków. No w programie Easy, no proszę, 50 monet, a kontynuacja w tamtym była 2000. No i przeszliśmy pierwszą misję. Poszliśmy na łatwiznę. I łatwizna się opłaciła. Ciekawe, czy odblokowywać można. Pewnie można za jakąś ilość punktów, tylko trzeba się długo nalatać, albo iść na łatwiznę i kupić. No za 7 dych, na jakąś dosyć grę, która nie jest jakąś niewiadomą jaką rywalację, 70 zł wydać, to taka drobna przesada. Albo 91 przy czymś tam. Power up, dobra, samolociki, a co mnie tam? Nawalamy tego, nawalamy słońca, nawalamy. Nawaliliśmy. Bomba. Power up. Tyk. O, przeciwnicy się skończyli. O, jest, jaki wielki, duży samolot. Latająca taka forteca. Nawet większa od latających fortec, które kiedykolwiek latały. No i oczywiście pyk. Ile mamy żyć? Level pierwszy i easy mission 2. Ja wiem, że jest bardzo easy. Dobra, samolociki, a co mi tam? Nasuwamy. Bum, znowu dostaliśmy. I możemy kontynuować za 2000. Dobra, tym razem kontynuujemy. Gdzie mamy życia? Tutaj mamy na górze po lewej 2 serduszka, czyli 2 życia. Złapiemy tego bonusa, tutaj tego power upa. O, plus 100 monet. Nie wydałem 2000, zrobiłem 100. Ale dzięki temu mamy już 3. misję. Uuu, jako fajne, wielkie pociski, jakie duzie. Zaraz wszystko rozwalę, rządzę wszystkim. No wczoraj jak grałem w tą grę po raz pierwszy, to chyba pierwsza misja jaką miałem, to właśnie działa się na tej planszy. Czyli nie ma tak, że przechodzimy planszę od początku do końca. Zresztą na poziomie mocnym zaczęliśmy od innej planszy, której tutaj jeszcze tym nie spotkałem. No. Tu. No, gra całkiem taka fajna, znośna. Chwile rozrywki z nudów można i tak dalej. Nie jest to zbyt skomplikowane, zbyt wciągające i w ogóle. A tutaj co się stało? Wyłączyło nam. Dobra, kończymy.